chwilę poczekam dłużej. I jest ryba. To będzie fajny rybek chyba. Jest branko. Jest branko. Jest rybka. Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dzisiaj zbiorniczek na spławik. Czemu by nie? Dwie bolonki, spławik, czerwony robak. Zobaczymy, co będzie dzisiaj gryzło. Oto moja miejscóweczka. Za chwilę się rozstawię. Rozłożę wędeczki i zarzucę spławiki. Czy dziś będzie brało? Poczekamy, zobaczymy. Zresztą zobaczcie też sami. Także zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. A więc czas rozłożyć wędki. Dzisiaj będę łowił na dwóch rodzajach spławików. Jeden 8-gramowy, a drugi 4-gramowy. Oczywiście łowienie będzie po gruncie albo delikatnie nad tym gruntem. Także taki eksperyment. Jeden zestawik rozłożony. Tutaj gumki ustalmy. Zróbmy grunt. Grunt zrobimy taki z 1,5 do 2 metrów. Taki spory. Coś takowego. Podniesiemy troszeczkę w górę ołów, żeby ten robak tak troszeczkę spokojniej sobie schodził na dno. I może od razu coś wypracuje. Może być chyba. Wystarczy. Tak. Załóżmy czerwonego robaka, żeby troszeczkę więcej czasu mieć. Żeby już był jeden zestaw zarzucony, a na drugi by można było już rozkładać wędkę. O, czerwony robaczek. Tak, jedna sztuka. Nie za dużo ich jest w opakowaniu. I zarzućmy sobie niedaleko brzegu. Będę łapał dosyć blisko. O, tutaj gdzieś nawet bliżej. O, jeden zestawik niech stoi. I rozkładamy w międzyczasie drugi. Zaraz będę wiedział, czy grunt będzie większy, czy... Żeby zrobić większy, czy taki zostanie. Jak będzie mocno, bardzo mocno spływać, to trzeba będzie go zwiększyć. A tymczasem rozkładamy drugą bolonkę. Jedna bolonka to jest bolonka od Robinsona, druga bolonka to jest bolonka od Mikado. Jedna to jest 5 metrów, druga to jest 6 metrów. Załóżmy do drugiej robaczka. Tylko tutaj jeszcze trzeba grunt zwiększyć. Również też będzie takie plus minus 2 metry. Tutaj w międzyczasie obserwujemy spławik oczywiście, czy nie ma brania. O, i tutaj taki nie jeden robaczek czerwony. Niech się wije na haczyku. Może uda się złowić jakiegoś fajnego okonia, bo na tego okonia, powiem szczerze, najbardziej liczę. Nie ma co się już wkiwać.
zimą na zbiornikach mało jaka ryba bierze. Ale okej, czemu nie? Czekamy na pierwszą rybę. Jest pierwsze branie. A wypuścił chyba. Ale było branie już. No zobaczymy, czy poprawi. Fajnie spławik poszedł w grunt. Ale chyba zepsułem. Bo mogłem już to przyciąć. No cóż, czekamy. Jest pierwsza ryba. Jest pierwsza ryba. Na spławik. I tak jak myślałem, jest to okoń. Patrzcie, jaki fajny okoń. Fajny. Fajny garbusek, lekko zapięty, dlatego, o, dobra, muszę go wypuścić miejscówkę obok, dlatego muszę przejść się w drugie miejsce. Nie chcę tutaj wypuścić, bo od razu mi odprowadzą resztę okoni. No więc jestem już w drugiej miejscówce, dosłownie obok. Puśćmy go. O, wyskoczył sam. O proszę, jak ładnie poszedł. Jest branie na spławik. Jest okoń. O, i poszedł. Niestety ten się spiął, ale robaka mi również zabrał. No więc zakładamy drugiego robaczka. Żeby mi tak nie zabierały cały czas robaków, bo dużo ich nie mam. Chciałbym kilka złowić. O. Ten spławik też przerzucimy ciutkę dalej, bo tutaj coś nie bierze. Może drążą ciutkę dalej od brzegu. O, zobaczymy tam. Jest branie. Jest branie. Chwilę poczekam dłużej. I jest ryba. To będzie fajny. Fajny rybek chyba. To będzie kolejny okoń, ale zobaczcie, jaki fajny. No spławik. Śliczna rybka. Śliczna rybka. Jest też lekko zapięty. Dużo wcześniej przycinam szybko. I dzięki temu one się nie zażerają. O, taki garbek. Fajna rybka. Postaw. O, no postawiłeś grzbieta na zawołanie. Ślicznie. Idziemy go wypuścić. O, grzbiecik, zmykaj do wody. Nic nie poszedł. O, jest branie. Jest. Kolejne. Chyba będzie ciutkę większy. Bo widzę, że tutaj coś tam trochę tańczy. No jest taki fajny. Na robaczka. O, taki. No nie fajny. Niuń. Niuń, ale jest. O, taki. Idziemy go wypuścić.
wezmę. Jest branko. Jest branko. Jest rybka. Na tej bolące mikado dużo dłuższa i temu one się wydają dużo większe, chociaż ten jest fajny okoń. Bardzo fajny okoń. Taki. O. Miło, bardzo miło. No teraz wracaj do domu. Ale powoli. Ale powoli odchodzi ślicznie. Jest branko. Spławik poszedł w grunt i mamy rybkę. I mamy rybkę, chodź. Chodź tutaj. Maluszek. Nie jest jakiś tam szałowo duży, ale jest. Kolejny okonek. No i do domu. Do domu? Super. A więc zmiana koncepcji, ponieważ z deka, że tak powiem, zmarzłem, to postanowiłem wziąć spinning i pobawmy się z zestawem Carolina Rig. Zrobimy nowy zestawik. To jest 7 gram. 7 gram. No, przechód żyłka. O, czerwony koralik. Żeby mi się to teraz jeszcze nie rozsypało, bo będzie zamiast łapania to zbieranie. Dobra, czerwony koralik. Krętlik. Bardzo szybko się ten zestaw robi. 2, 3, 4, 5, 6. O. O. Tak. Wiązanie. I tutaj mam żyłkę z bocznego troku, który był wcześniej na tym zestawie, i tego to poprocha dołożymy do tego zestawu. Zróbmy krótki, taki krótki zestaw Karoliny. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O. Zobaczymy, czy może większe garbusy się będą meldować na zestaw Karoliny, jak na spławik. Na spławik brały do tej pory jakieś takie nieduże. Ten zestawik schowamy. Resztki żyłki do torby. I zaczynamy. O proszę, tak, zestawik Carolina Rig. No i rzucamy. No i znowu zmiana koncepcji. Z Karoliny przeskoczyłem na boczny trok, ponieważ bardzo dużo jest takiego ziela na dnie, a Karolina je całe zbiera. Boczny trok ma to do siebie, że on omija te ziele na dnie. Ten paproch delikatnie prowadzi się nad dnem. Także zobaczymy na boczny troczek, co będzie się działo.
Będzie dobry garbus. Będzie bardzo dobry garbusek. Ale idzie. Idzie pięknie. Będzie ładna ryba. Ciekawe, czy wyjdzie, czy się nie zepnie przy brzegu. Liczę na to, że nie. Ale jest dobra ryba. Nie jest to gigant, ale tak po 30 będzie. Fajna rybka, fajna rybka. Chodź do wujka. O, taki 25-centymetrowy okoń. Śliczna ryba. Patrzcie, jaka wygarbiona. Lubi się łapać takie okonie. Zmykaj do domu. Ale będzie garbek. Ale będzie dobry, bardzo dobry. O, poszedł. Ale był ładny. Jest. Jest, ale on nie będzie jakiś tam szałowo duży. Ale jest, w każdym bądź razie. W każdym bądź razie jest. Nie za duży. Ale taki ciekawiutki. Ciekawiutki. Pak odczepiony. Tutaj Water Wolf leży, niech idzie przed Water Wolfem. Mam nadzieję, że sobie pójdziesz. No, no. Nie w tą stronę Water Wolfa, ominęłeś skubańcu. No, niech ci tam będzie. Siedzi. Nie będzie to jakaś mega duża ryba. Może zaraz się okaże, że ona po prostu na początku idzie słabo, a później się budzi. No zobaczymy. Zobaczymy. Najpierw trzeba ją wyholować. O, tak jak myślałem, nie jest to jakaś tam wielka ryba. Chodź kolego. Ale jest łokonek. 23 cm max. Czemu mijasz mi Water Wolfa? Jest. No, będzie ciutkę chyba większy. Ciutkę większy. Jest. Jest dobry. Jest dobry garbusek. Taka 20-paru centymetrowa łokoniska. Wszystkie bardzo delikatnie pozapinane. Pijawki powpinały się w nie. Stoją twardo na dnie. I żerują. Zmyk. Zmyk kolega. Daj koledze wędkę. Zobaczcie, już ciągnie rybę. 40 plus. 40 plus, myślisz? Nie.
Dałem na chwilę mu kija. Zobaczyć. O, fajny. Fajny okonek. Ładny okonek, bardzo ładny. Chodź, 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 to zaraz ci uwolnimy. Taki 20. 5, 6, 7. Nie, 7, 8. 27, 8. Nie ma 8, 7. Co? 7, 6. Proszę, łap drugiego. On mnie chłapie, ja będę wypuszczał. Piękna. 26-7 cm ma na pewno. Na pewno. Niech płynie pod kamerę. Tylko masz ładnie odpłynąć. No ślicznie to zrobiłeś. No i już ciągnie drugiego. Już ciągnie drugiego. Jeszcze go nie widzę. No taki 23 centy. Ale jest łowca. Tutaj zapraszam. No to mniejszy. Mniejszy, mniejszy. Ale zmałżą. Zmałżą. Właśnie te, przez te małże karpie nie biorą. O! No, idź tam, płyń przed kamerę. O, widzisz, jak umiesz. No, kolejny. Malutki. Malutki? Malutki. No, malutki, nie malutki, ale jest. Malusze. Dawaj. Odpinamy. Proszę, szczęśliwy kij. Bardzo ładny. Rzucaj jeszcze. Co? Rzucaj jeszcze, dobrze ci idzie. Dobra. Ostatnie rzuty na dzisiaj. Ostatni rzut albo ostatnie rzuty. Jak będzie ryba, to będzie ostatni rzut. A jak nie będzie ryby, no to będzie jeszcze jeden rzut. Jak to jest u nas wędkarzy. Zobaczymy, czy będzie w tym rzucie ryba. No, ostatni rzut był 3 rzuty temu, ale to już naprawdę ostatnie metry ściągnięcia. Nie zameldował się w tych ostatnich rzutach żaden okonek, także albo przestały brać, albo gdzieś odeszły na chwilę, albo mają przerwę, albo ja nie umiem łapać. Także kończymy dzisiejszy materiał. No i cóż. Zapraszam do subskrypcji i do następnego odcinka. Nie wiem, czemu nie brało, bo się ziele na haczyku zameldowało. Cześć!